Batman 2 to nawet nie wiesz, czy nie byłby lepszy pomysł? Tak myślisz? Patrząc na historię wydarzeń, to właśnie nie wiem, czy dwójka nie byłaby przyćmiona tym faktem, że jednak wyszedł Dark Souls 2. Robił Team B, no ale to nie ma znaczenia, ale robił. Problem z Bloodborne'em jest taki, że Bloodborne 1 to była faktycznie gra skończona, idealnie zakończona, ale ta gra nie wymagała żadnych zmian, wszystko było naprawdę w porządku. I obawiam się, że jakby wypuścili dwójkę, daliby jakąś nową mechanikę, to ta gra stałaby się taka dziwna. A czy tutaj będzie RTSR? Jest! No, to wejdźmy jeszcze na górę. Jak już wejdziemy do Wielkiej Katedry, to automatycznie gra staje się cięższa, bo mamy w katedrze już 9 gwiazdkę. No ja bym się ubawił po prostu po same uszy, słuchaj, wiesz, jakby to był pontyfik. O, i bym się ubawił. Battle Mage Band. Okej, okay. Fizyczne obrażenia 15% zwiększone. Beheaded Knight? Który walczy jak Gundyr, what? Gundyr bez głowy! Jest champion Gundyr bez głowy, który ma jeszcze błyskawice. Z głowy? Ale ma jakieś jeszcze dodatkowe animacje chyba, bo mi się wydaje. O, mam 1 HP. Nie żyje. Tego halabardę Gundyra przynajmniej było widać. Można go sparować, dobra. Obrażeń no niewiele w sumie, mnie to bronią. No serio? Aha. Skam w ogóle. No, ja nie mogę po prostu. Ciężko go odczytać. I arena bardziej ten przeszkadza niż za i sam boss. Co to jest? Ja wstaję, dostaję w łeb.
trochę smutno, że muszę walczyć z gościem jak pusiak, bo nie potrafię nawet ogarnąć, jak on atakuje i gdzie. Ja widzę jego animacje, mam wrażenie, że one są off trochę. Droid był niesprawiedliwy, ale był przyjemnym bossem. Był fajnym, był ciekawym. Ten behedec, ten bez głowy jest po prostu... Jakoś udało się, ale nie jestem zadowolony z tej walki. Ah, salutations, Ashen One. Thou art in luck. I have recently acquired several new curios that may pique thy fancy. Ty to k***a skamer najgorszy jesteś, co masz nowego? Wszystko inne jest to samo, po prostu sprzedajesz potki. Dodatkowo, w nieskończonej ilości. I teraz pytanie. Bo ja nie mam klucza przecież do tego, nie? Do Wielkiej Katedry. Teraz albo gdzieś pominąłem z tyłu, albo gdzieś znajduje się w innej lokacji. Nie. Nie trzeba klucz. Ale szczerze mówiąc, tych archiw nie lubię. Wolę zdecydowanie archiwa z jedynki. O, matko, jednak jest. No co czas od pijawek dostajesz gościa, mam nadzieję, że zginiesz. Mógł gdzieś wyżej troszeczkę wejść. Come on! Jedna pijawa. No nie! Jedna pijawa i po chłopie by było. What? Aha. Jakiś alchemik. Gianni. My name is Giovanni Giorgio, but everyone calls me Giorgio. No, moc alchemika, patrzcie w tej grze. Widzicie, co się dzieje? Jak on spamuje tymi bombami? I mamy proch alchemika. Ale ja się zastanawiam, gdzie ten Sage poszedł, Crystal Sage. A, szybko padnie na szczęście. Pięknie. Uff, jak słodko. I najlepsze jest to, że w sumie z niego nic nie dostałem. To tam jest znacznie mocniejszy, nie? No tutaj akurat... A jest faktycznie, gościu. Syro. Gdzie ty kurwa poleciałeś znowu? Nie gadaj, że na most. A, jesteś soczysty, dobra. Easy clap. Biegniemy, nie zatrzymujemy się, nie odwracamy się nigdzie. Walić każdego gargulca, walić dachy, biegniemy dalej. Filip, nie! Kurwa, Filip, proszę cię! Filip, proszę cię, poczekaj chwilę. Filip, pogadajmy. Filipek. Panie Filipie, proszę. Panie Filipie. Leż, Filip, nie wstawaj. Gościu malinowy. Filip mnie zdenerwował, no. Ale na szczęście chyba będzie całkiem znośnie z tego, co patrzę. Jeden NPC leży. Nowo skrzyni. Ebony Titans. O! Będę mógł ulepszyć sobie tego, moi drodzy. Talizman w końcu na plus 10. No, dokładnie, dokładnie. Plus jest taki właśnie, że mimo wszystko, że nie mamy dual buildingu takiego typowego, legitnego, to chociaż mamy jakieś bronie. Ale brakuje mi ogólnie Power Stance'a. Power Stance to jest jedna z najlepszych chyba mechanik w grach Dark Souls ogólnie. W Elden Ringu Power Stance robił taką robotę. Ten mikser piękny, wspaniały, cudowny. O jest. Czy tu otrzymamy jakiś... Okej! Okay. Jeszcze jakiś cygan z Izalitho tutaj jest. I dostałem jakieś obrażenia, przez które dostaję dotkę. Nie mamy to, nie mam to. Zaufaj mi. A wiecie co, trzeba uważać, bo tutaj jeszcze gdzieś ten chłop z Izalitho był. Mam nadzieję, że go dam radę pokonać. No nie. No nie! Leżeć, nie wstawaj, pajacu. No zdenerwowałem się, no.
Robisz, mówisz, suchar NPC-ta, distorszona, w samych gaciach mówisz, biega. Robi no-hitran na każdym przeciwniku, na każdym graczu. Ten moment, halo, czemu go nie mogę trafić? Przecież to jest niewykonalne, nie da się tego zrobić. Nie da się go pokonać. Jak ktoś nie ogarnia, kim jest distorszon, to takie... Przecież on jest zbyt mocny, przecież się go nie da. W innym przypadku jest jakiś chłop, który ogarnia, kim jest distorcznym. Aha, okej. Okay. 16K za Metallic Titanite Slaba. I skalowanie troszeczkę lepsze. Broń na plus 10. Chyba najlepsza broń dla mojego bolidu w całej grze. No i możemy kończyć zamek Lothric. Jak poleciało do góry. Cud, że przeżyłem właściwie. Serio. Uff. A, tu jeszcze na dach można by było wskoczyć chyba. Pilgrim Cock? No, to idziemy bić starego na plecach. Uff, to też nie będzie łatwe. Bałem się, że to też nie będzie prosta walka, bo... Jak na tych pierdzieli się walczyło, to ja nie pamiętam kompletnie. Co czas na razie dostaję w łeb. Stary leży. Shut the fuck up. Fuck. Zamknij mordę, bo muszę zmienić hełm. Ja, było łatwiej niż się spodziewałem. Nie musiałem sobie w skama nawet robić. Tarcza Loriana. 30 siły wymagają i 15 wiary. Sto na ogień to pewnie jest tarcza zrobiona po to, żeby walczyć z tym ostatnim typem. Można parować, to jest do walki z księciem demonów. O! A co to za światło fioletowe? Warped Realm of Moonlight? No to zostało, moi drodzy, do zrobienia poza samymi DLC-kami. Untended Griefs. YOLO, wchodzimy. Spijawek dostaje sporo obrażeń w sumie, więc musi mieć dużo odporności na mrok. Tu ma taki zasięg? Jemu więcej zdaje obrażeń z krawienia i z tych, z pijawek niż z samego miecza. Samych pijawek i samego miecza więcej dostał obrażeń. Lilian, Martyr of Londor. Okej, okay, też patrzę popierdziona. A co to za Frida? Tak właściwie. Aha, ona też nie dostanie nic obrażeń na braku.
mogę przejść. Nawet nie ma jak jej trafić sensownie. Dostanę ogień. Może broń zmienić, bo od mroku nie zdaje w ogóle obrażeń. Ani dla Kafa, ani dla tej drugiej typiary. A co to jest? Realm of Moonlight. To jest nowa lokacja, czyli jednak dodali nową lokację do Dark Soulsów trzecich, moi drodzy, w modzie. Okej. Czy to nie jest przypadkiem walka z Pontyfikiem Andrzejanem? Po prostu lokacja, żeby z Pontyfikiem zawalczyć. A Pontyfik, słuchaj. Jest i on. Nie da się go deflektować! Ale skam! Jak można było tak Pontyfika zniszczyć? Halo! Zepsuli mi Pontyfika! I mam 15 klatek w tym miejscu! Ma drugą fazę. Trzecią będzie miał, czy nie? Pewnie jak Frida trzecia, nie? Te. Jak mniszka z Sekiro. Zemsta Pontyfika za te wszystkie kurwa parowania w speedrunach.
takie trochę połączenie Pontyfika z Miszką z Sekiro, dosłownie. Coś tam. Nie słuchałem jego dialoga na początku. Cinderace Overlord. Soul of Pontiff Sullivan. Czyli musiałem go zabić. To było jako ten, jako dodatkowy lord był. Zostaje tylko ten Attendant Graves z tym lebosem, który jest popierdzielony. A ciekawe czy... Aha, czyli Vessel i Kaf i Liliana to jest jeden boss. Procentowy damage, jaki otrzymuje Liliana i ten Kaf od mroku 10%, Liliana 20% tylko. Najwięcej obrażeń otrzymują od magii właściwie. Więc ja nie mogę walczyć tymi brońmi. Jeśli będę walczył tymi brońmi, to ich pokonam. Bo dostają tylko 10-20% HP. Czyli praktycznie nic. Czy on coś innego? Coś, co zadaje obrażenia od magii na przykład? Na przykład Moonlight Straight Sword? Dobra,